Bardzo fajne kwestie tutaj są poruszone w tym wywiadzie, dlatego że no, każda z nich powinna być opisana osobno. No, myślę, że może to się uda. Niedługo postaram się skończyć pracę nad swoją bazylianką, byście Państwo mogli sobie poczytać czegoś innego, mniej mdłego. No bo jak czytam takie coś, tutaj zacytuję, udało się stworzyć mechanizmy, które pozwolą nam na realizację zadań nie tylko w najbliższych tygodniach, ale także w poszczególnych okresach. Koniec cytatu, to właśnie jest słowa, prawdopodobnie słowa pana naszego Franciszka Skibickiego. Nie bardzo w to wierzę, bo elokwencją on troszeczkę, no i jąka się, no to tu musiały być takie przerwy. Jeżeli pani, która to układała, składała, chciała być prawdziwa, musiałaby robić przerwy. Tu nie mam nic do pana Skibickiego, już się jąka, każdy się może jąkać, ale mówię, no zachować trzeba jakąś tam prawdę. I tutaj właśnie te zdania są na pewno nie jego, jest to wszystko wpakowane, dopracowane, wypieszczone przez jakiegoś człowieka, który się na tym zna. No ja nie mam takich ludzi, także muszę się borykać z błędami, muszę się borykać z różnymi, nawet gubieniem myśli gdzieś tam, bo wracam już, jak wydrukuje się gazeta i patrzę na to, co tam stworzyłem, spłodziłem. Czasami się sam złoszczę na siebie. No ale mówię, ja to robię wszystko sam. Sam, naprawdę sam, łącznie z obróbką zdjęć, robieniem zdjęć, chodzeniem na sesję, cuda, 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 cuda. I dlatego może aż to jest takie trudne i wtedy się te błędy robią. Tu jest wszystko dopieszczone, także tak to powinno być, że płacimy za to ogromne pieniądze, za to, że możemy sobie to przeczytać i zobaczyć zdjęcie tego pana. No sorry, nie jest to laska żadna. Dobrze, że na dole mamy strzał w dziesiątkę i budowa przedszkola i ładną panią tutaj dała pani redaktor i ładna dziewczynka. No to jest właśnie ten chwyt propagandowy. Zobaczcie, na górze dziad siwy. No wiadomo, każdy go zna, jedni kochają go i drudzy go nienawidzą. Ja jestem w tej grupie jeszcze wyższej, bardzo go nienawidzę, ale na dole jakże piękne coś, wywiad oczywiście, żeby nam rozum gdzieś tam rozmiękczyć, a na dole budowa nowego przedszkola kosztować będzie tyle i tyle. Nie budzi to jednak wątpliwości, że to jest coś potrzebnego. No i oczywiście mamusia się wypowiada, pani jakaś Ewa Spaciak, wstyd pani Ewo, wstyd, że to po prostu będzie dla niej jakby, nie wiem, realizacja jej całej pasji życia. No, ale tacy są ludzie, po prostu myślą chwilami i chwilą, nieważne jakie są koszty, ważne, że jestem jedna, będę mogła sobie swoją 3,5-letnią Ninkę gdzieś tam prowadzić. No i bardzo dobrze. Prowadźmy sobie te dzieci. Dzieci są naszą jakby wizytówką i przyszłością, no, jeżeli jakąkolwiek Polska czy świat przyszłość jeszcze ma. Także tutaj przy tej przechwalanki to ładnie napisane jest, tam używa różnych kwot, czy to jest prawda, czy nieprawda. No nieważne, dochodzimy do tego, że bardzo, bardzo stał się, albo no może zawsze był Franciszek sportem zainteresowany i tak bardzo dbał. Nie sądzę, bo popatrzeć na stadion, notabene to nie jest nasz stadion, to jest własność fabryki Hofum. I no trudno tutaj inwestować w coś, co jest nie nasze. Nie potrafił tego tematu rozwiązać, tego problemu, może tak przez 20 ileś tam lat rządów swoich tutaj w Chocianowie, no nie miał czasu może ten facet, ale za to oczywiście dzisiaj remontuje, dokłada, dodaje i wydaje nasze pieniądze, aby po prostu pozyskać, nie wiem co, aplauz u paru kibiców, czy paru sportowców, którzy biegają po tym boisku, nie swoim boisku. No nie jest to na pewno krok w przyszłość, tylko raczej krok w tył, bo ja na majątku innej osoby, no nie tworzyłbym cudów za nie swoje pieniądze. Ale Franciszkowi to zwisa, ponieważ no to nie są jego pieniądze. Jego pieniądze są już na kontach różnych pewnie, bo nie sądzę, żeby ta chata drewniana, jego sposób bycia pokazywały to, co on gdzieś tam ma. Tych pieniędzy, które zarobił, nie oszukujmy się, samo po 10 tysięcy zarabiać przez 4 lata kadencji to 480 tysięcy. Panie Skibicki, nawet ja bym czegoś takiego nie przepił. No ale wiadomo, komuniści byli zabrawieni w bojach. Także wróćmy do czwartej ligi, do której się dostała się Stal Chocianów. Jestem dumny z tej drużyny w takich warunkach. No ale to mówię, pasja sportu, pasja młodych ludzi, którzy uwielbiają grać w piłkę. Muszę Państwu powiedzieć, że też kiedyś kopałem piłkę i to, no myślę, że dobrze, no ale kontuzja i wszystko poszło w niwecz. Także trzeba dać szansę oczywiście tym chłopakom. Myślę, że no jest to jakaś inwestycja. Tylko powtarzam jeszcze raz, kwestia stadionu powinna być rozwiązana. Czy będzie? Nie wiem.
Chłopaki pewnie po dobrych występach w czwartej lidze zostaną gdzieś tam wykupieni, ja też bym tak zrobił oczywiście, i pojadą grać do lepszych lig, do lepszych drużyn, przepraszam, które grają w wyższych może ligach, bo to chodzi o pieniądze, też nie można sobie grać w jakimś stali chocianów i nie mieć z czego żyć. Także wierzymy, że akurat no Stal dzięki tym 100 tysięcom, które gdzieś tam zostały znalezione w naszych kieszeniach, zrobi nam prezent i strzeli parę ładnych goli, pokażą się chłopaki i będą mogli potem zacząć grać w wyższych ligach i gdzieś tam też znów zostaną zauważeni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli doczekamy się jakiegoś największego sukcesu tutaj naszych chłopaków, którzy biegają i kopią piłkę. Także Hofum uzbrajamy, dozbrajamy. Może to dobrze, bo przecież tam dużo pracuje rodzin z Chocianowa. Także zostawmy to na razie na bocznym torze. Tutaj widzę, że cieszy się bardzo też Franciszek z budowy placówki, która dobiega końca. No faktycznie, umowa jest zawarta do 35 października i tak dalej. Fajnie to wszystko wygląda, tylko nie fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o koszty i inne te elementy, o których pan Skibicki nie pisze. Prawdopodobnie błąd z planami i całym tym projektem to było gdzieś przez niego, przez Skibickiego, ponieważ on tam zlecił jakiemuś to, jak słyszałem, oczywiście to nie są sprawdzone informacje od kogoś, że po prostu zlecił to jakimś swoim znajomym, którzy spieprzyli sprawę i potem wiadomo, bazyl nad trzyma, jak to się mówi, topór nad głową, to trzeba coś robić. No i widzę, że zrobili. Tak, udało się. Będzie powstawało przedszkole. Oczywiście my przez to przedszkole będziemy zadłużeni na wiele dekad i nic więcej nie zrobimy. Ten dziad sobie odejdzie. Jego drużyna też na dobre emerytury będą kosić odpowiednie pieniądze, jak pani Smalec czy pan Kocik, który już jest na emeryturze, ale zawiesił, żeby zgarniać z przedszkola jeszcze odpowiednie apanaże. No nie jest to fajne, niestety taka jest wizja, to jest właśnie ten krok w przyszłość, czyli nie brak przyszłości dla Chocianowa. I tak to niestety się zapowiada. Nie jest to moja jakaś tam lansa, bo naprawdę gdzieś staram się być coraz bardziej obiektywny. I nieraz nie można, no Boże, jak ja patrzę na takiego człowieka tutaj w gazecie, to normalnie nosi mnie, znacie mnie, jestem nerwowy, jestem wybuchowy, ale po prostu nie znoszę zła, nie znoszę kłamstwa, manipulacji i komunistów, którzy te wszystkie cechy w sobie posiadają i je upuklają, czyli pokazują i z nich korzystają w codziennej pracy, życiu. Także widzimy, że przedszkole powstanie, ale jak pisałem już, oprócz przedszkola, które tam powstanie, musi powstać też droga, co najmniej asfaltowa, jeżeli nie, to może tak jak teraz obecnie budowana na ulicy Kasztanowej, Topolowej i tak dalej, droga z kostki. Czyli polepszy sobie stan dojazdu do siebie, do domu pan Skibicki, bo tam zaraz mieszka. Jak również Hryńczyszyn, który tam manipulował działeczkami ze Skibickim, to na pewno nie jest czysta sprawa. Ja bym to nazwał, że to złodzieje sobie zabawili się po prostu na naszej niewiedzy wtedy, w tamtych latach i szkoda, że nie można do tego wrócić i sprawdzić to i może by któryś z nich beknął wreszcie za tą swoją taką uczciwość, nie? No mieszka z tym, tam też mieszka pani Rolska, tam no jest to, jak mówią mieszkańcy, którzy tam niedaleko mieszkają, są to przeklęte tereny, przeklęte działki, ponieważ no wiele, wiele krzywdy dzięki temu pewnie się wydarzyło, że jeden człowiek zakupił sobie tyle ziemi, a potem to wszystko parcelował i odsprzedawał za grube pieniądze. Oczywiście przy współpracy i pilnej współpracy oczywiście pana burmistrza Skibickiego i wiedzy o zagospodarowaniu przestrzennym i potem oczywiście zmiany zagospodarowania przestrzennego. To jest dość proste. To tutaj nie trzeba się zagłębiać. Po prostu jest coś prawidłowe albo nieprawidłowe. Myślę, że KPA i inne ustawy samorządowe mówią bardzo wiele o tym. Po prostu trzeba się przyjrzeć. Na początku wydaje się to magia, a potem to jest takie proste. Także no mówię, będzie jeszcze droga. Dzisiaj się dowiedziałem, ktoś mi przez telefon poinformował mnie, że jest już nowe zarządzenie, w którym oczywiście pan burmistrz podpisał się, że będzie brał kolejne 1,5 miliona kredytu. Kolejne 1,5 miliona. Boże, ja naprawdę teraz tak jakoś się zachłysnąłem w ogóle, nie wiem, powietrzem albo tą informacją, ponieważ no nie chciałbym zostać burmistrzem w 2018 roku i przejąć schedę po tym komuniście.
Chyba, że mógłbym go oczywiście skazać za tą niegospodarność i wiele innych z rzeczy. Tutaj mówię też o łamaniu praw demokracji, jak zabraniania na sesjach, oczywiście wypowiadania się, tłamszenia oczywiście obywatelskich postaw. Oczywiście trzeba dodać jeszcze tutaj artykuł 64 kodeksu prasowego, który mówi, że za utrudnianie dziennikarzowi wykonywania swoich czynności taki delikwent powinien być ukarany. Oczywiście postaram się to w najbliższym czasie przedstawić do prokuratury na pana przewodniczącego Krzysztofa Leszczyńskiego, który teraz obecnie opala się gdzieś tam, nie wiem, bo nie ma go, nie widzę go, czuję się lepiej, powietrze jest jakby takie bardziej świeże. Również z tego powodu, że wyjechało to towarzystwo do, powtarzam, do Francji. To nie możemy mówić Francji, bo Francja mi się kojarzy z Paryżem, gdzie teraz tam jest dużo takich niebezpiecznych spraw, czy innymi wielkimi miastami, czy innymi jakimiś rzeczami, które warto zobaczyć. No, Żywieni nie mówi mi nic, oprócz tego, że można stamtąd przywieźć dobre wina i że można tam pochlać spokojnie i nikt o tym się nie dowie. Za oczywiście publiczne pieniądze, nie oszukujmy się.